Dzisiaj jest 25 września, 28 stopni. Wjechaliśmy na Rywierę Turecką. Jedziemy już jakieś 5 godzin. Jechaliśmy też wcześniej, no bo musieliśmy tutaj dojechać. No i chcieliśmy Wam opowiedzieć, jak tutaj się jeździ po tej Turcji samochodem. Czesiek opowie, bo to on cały czas jedzie. Także słuchamy. Jak Ci się jeździ w Turcji? W sumie to jeździ mi się już normalnie, natomiast na początku trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, nie powiem, szczególnie w dużych skupiskach, czyli miastach, miasteczkach, bo na trasie to prawie ruchu nie ma, znaczy jest bardzo mały ruch po prostu, więc tutaj drogi też są drogi krajowe, w większości są w ogóle dwupasmowe, a autostrady trzypasmowe, także szeroko jest i dużo miejsca. Ale na co ja bym zwrócił uwagę, jakbym tu przyleciał samolotem i wypożyczył samolot? Po pierwsze, pierwsza taka moim zdaniem główna zasada, że musicie po prostu jeździć tak jak lokale, się przyzwyczaić się, podpatrzeć jak oni jeżdżą, no i dostosować się do ich jazdy. Natomiast są od tego wyjątki, bo niestety lokalsi czasem przejeżdżają na czerwonym świetle, no to wiadomo, nie róbcie tego i też z drugiej strony i uważajcie, jak jeżeli macie na 100% zielone, jedziecie główną drogą, to albo jedziecie z podporządkowanej, to jednak mimo wszystko uważajcie i sprawdzajcie, szczególnie na przykład w nocy, nad ranem czy późnym wieczorem, jak jest mniejszy ruch, to oni często przejeżdżają jednak na tym czerwonym tak, świetle. I też wy macie prosto zielone, a oni tutaj z prawej, z podporządkowanej mają czerwone, ale zdarza się, że jadą na tym czerwonym, więc można się wtedy zderzyć. Tak. No, większość ogólnie wypadków takich autokarów polskich to z takiego powodu się dzieje, że ktoś wyjechał z poporządkowanej na czerwony. Czy jakiś traktor, czy... Tak, słyszałem już o Tigerze raz, o traktorze i to po prostu ludzi, którzy mieli te wypadki, tak? Więc tak się zdarza. Także uważajcie na to. Co jeszcze? Jak macie na przykład dwupasmową drogę taką ze światłami, podjeżdżacie na światła, to oni też robią sobie z tego trzeci pas po prawej stronie. Jest to specyficzne. Tam jest takie pobocze szerokie, tak? Tak, teoretycznie wyłączone z ruchu, tak, ale oni sobie robią z tego trzeci pas i to zawsze tak robią, także to nie jest coś, co się zdarza sporadycznie, tylko zawsze, bym powiedział. Więc jak będziecie ruszać ze światła, na przykład będziecie pierwsi na tym prawym pasie, no to myślę, że warto ich przepuścić z tego. Po co oni to robią? Żeby wyprzedzić, chyba mi się wydaje, od razu ruszyć szybciej ze światła, tak? Więc ja wam doradzam, żebyście przepuścili na spokojnie, nie ścigajcie się z nimi, to nie ma sensu. Na spokojnie, także. No i co jeszcze powiem? No ja uważam na przykład, że jeżeli chcecie jechać do Stambułu samochodem, no to już wymaga od was naprawdę i umiejętności, skupienia i cierpliwości. Tam to w ogóle już jest... To raczej odradzam, tak? Ja osobiście odradzam, ja już więcej samochodem do Stambułu samochodem nie pojadę. Dwa razy, bo w tym z powrotem jechaliśmy i mi wystarczy, dla mnie to jest dżungla po prostu. Tak, raz nam urwali lusterko lewe, tak. Ledwie zaparkowaliśmy, tak. A ktoś, to była jednokierunkowa, ktoś jechał pod prąd, no i się oczywiście nie zmieścił z samochodem z naprzeciwka, my sobie stanęliśmy na poboczu, bo już się zatrzymaliśmy, znaczy na miejscu parkingowym, bo już skończyliśmy. Równolegle tyłem zaparkowałem, tak. Dopiero zdążyłem zaparkować, tylko jeszcze nie zdążyliśmy wysiąść. Tak. I ciach, nam walnęli w lusterko odpadło, ale tam, znaczy, no, trzymało się na kablu, więc te najważniejsze rzeczy dalej były, tak się tylko stukło po środku, no więc daliśmy radę jeszcze na nim jeszcze trochę pojeździć, no ale też nie było sensu tego nigdzie zgłaszać, czy jechać na policję, mimo że mieliśmy to na kamerce, ale to nie miało sensu, no bo i tak już byliśmy po tej stronie azjatyckiej akurat w Stambule, więc nasze ubezpieczenia OC, AC nic już nie działało. Nie, OC działa. OC działa, tak, dobra. Tak, zielona karta, ale AC, asystans i te wszystkie ubezpieczenia już nie działają. Musicie też na to zwrócić uwagę w waszej ubezpieczalni, czy macie tu jakieś inne ubezpieczenie niż OC. Przypuszczam, że nie. Nasze asystans i autokasko nie działają,
jeżeli przekraczamy już cieśninę Bosforu albo Dardele, czyli znajdujemy się w Azji. Oczywiście nie dotyczy to wypożyczanych samochodów, także tym się nie przejmujcie. Ogólnie jeżeli jesteście na Rybierze albo na Wybrzeżu Egejskim, to ja nie bałbym się wypożyczać samochodu i że chcecie pojechać coś zwiedzić, czy to do Efezu, czy Pamukkale, czy gdzieś indziej. Ja bym się nie bał, tylko po prostu bym brał i to robił. Tutaj ruch jest normalny, chwilę przyzwyczajicie się, chwilę wsiądziecie w samochód, przejdziecie się kawałek, przyzwyczajicie się do tego ruchu. To nie jest nic nadzwyczajnego, o ile będziecie pamiętać o tych zasadach, których wam wcześniej powiedziałem. I tak po wszystko z takich zasad. No jeszcze tam ludzie i skutery, tak? To też może się pojawić, no tak, znikąd. W każdym kraju południowym są skutery tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ludzi, to no to raczej kierowcy... W mieście, tak? Bo w mieście jest trochę bardziej stresowo. Ale kierowcy turysty generalnie mają... Uznają, że mają pierwszeństwo przed piesiami, więc ludzie się... A jak na rondach? Jak to wygląda na rondach? To ważne, miałem to też powiedzieć. Tak, nie uważajcie, że na rondach macie pierwszeństwo, tak? Zawsze zwracajcie uwagę, bo nawet jak są znaki pokazujące, tak, że macie to pierwszeństwo. Zwróćcie to uwagę, bo po prostu lepiej być ostrożnym i nie zderzyć się niż pokazać, że się ma pierwszeństwo na znaku. Dokładnie. Uznajcie, że nie macie pierwszeństwa i uznajcie, że to jest skrzyżowanie równorzędne po prostu, albo że ktoś będzie jechał. Zwróćcie na to uwagę. I tak po wszystko z takich sposobów. Też jak trąbią, no to znaczy, że jadą, tak? Ostrzegają po prostu często. Różne, cześć, jadą. To nie jest... No tak, ale często ostrzegają, że sobie trąbną, że będą jechać. Tak. I to wszystko, tak? Jeżeli chodzi. Jedziemy już. Wyjechaliśmy z Antalii, jedziemy w stronę Alanii. Przed Alanią mamy hotel. Dzięki, że oglądaliście nasz odcinek. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz ciśnięcia dzwoneczka. Cześć! Cześć.